Cześć, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Dzień słoneczny, ale okazuje dzisiaj się... wyjątkowo słoneczny. Wyjątkowo słoneczny, wczoraj też był wyjątkowo słoneczny, bo każdy dzień słoneczny jest wyjątkowy. Natomiast słuchaj, nawet nie myślałem, okazuje się, że mamy, słuchaj, najwięcej zachorowań na grypę w województwie mazowieckim. I tak sobie dzisiaj pomyśleliśmy, co by tu zrobić, żeby pomóc, żeby przeciwdziałać. Tak? I jak wejdziecie na naszego Facebooka, to tam macie taki porządny koktajl antyprzeziębieniowy. O, super. Wiesz, co w nim jest? Super. Czy ty wiesz, co jest w naszym koktajlu? Nie, jeszcze ja nie powiem, co jest. Dawaj. Słuchajcie, wiecie, co jest w naszym koktajlu? W naszym koktajlu jest tak. Woda, H2O. Naprawdę. Dzień dobry. No co, mogło być na przykład mleko, ale jest alergenne, więc nie ma. Nie, no jest woda, ale jaka jest średnio zmineralizowana, wysoko zmineralizowana. Dobrze, woda średnio zmineralizowana może być. Okay. Bez gazu, do tego cytryna. Jest ciśnięte przynajmniej pół cytryny do cytryny, do szklanki letniej wody. I dodatkowo jeszcze co tam jest w tym koktajlu, wiesz co? No nie. Wyobraź sobie, że czosnek. Nasi dietetycy wymyślili, żeby tam jeszcze dodać czosnek, żeby tam dodać jeszcze imbir i żeby dodać tam jeszcze miód. No i to jest taka mieszanka przeciwbakteryjna, odparniająca organizm. Więc chcieliśmy dzisiaj w ogóle o tym porozmawiać. Co by tutaj w ogóle... Czekaj, musimy wszystkich przywitać. Ty zawsze taki jakiś jesteś. No ale muszę jeszcze powiedzieć, że będziemy zaraz rozmawiać o tym, co by zrobić, żeby nie chorować, tak? Żeby przepędzić od nas jak najdalej wszystkie wstrętne choróbska. Po to, żeby nie chorować, proszę, żeby być witajmy bardziej wszystkich. Teraz odpornym i żeby móc więcej witam, trenować. Kochani. Dzięki temu. Hej, Asia. Cześć Agnieszka, cześć Edis, cześć Wiola, cześć Ania. Wow. No, dzisiaj dałaś z tą szminką po prostu do pieca znowu. No, naprawdę szaleństwo. Taki dzisiaj kamuflaż. No, taka czerwona szminka, słuchajcie, to kurde, prawie jak Marilyn Monroe. No, jeszcze wosk kładła i szminka i podkład i jeszcze coś. Miała jakiś specjalny patent na to. A wiecie, jak widać działa. Jak gremlin. No, okay. wczoraj, przepraszam, oglądałam film o jak powstawaniu filmów. Cześć Angelina, cześć. Świetna szminka, no i bardzo dziękuję. No i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, żeby być bardziej odpornym i żebyśmy... Same komplementy dostajesz, a ja nigdy nic po prostu. Ja nie wiem, coś chyba się dobrze zastarzałem. No bo ty szminek nie używasz. No tak, powinienem zacząć pewnie. Jak zaczniesz używać szminki, to też komplementy ci będą prawić. No dobrze. Cześć Aniu, cześć Wiola, cześć Kasiu, cześć Haniu, cześć Piotrze, cześć Andrzeju. I będziemy jeszcze widać każdego po kolei, kto do nas napisze. I piszcie do nas, witajcie nas, piszcie co. A, i przepraszam, zanim będziemy mówić o tych poważnych sprawach dotyczących odporności i niezachorowania, to chciałabym, żebyście napisali, nad czym byśmy mieli jutro popracować. Ja powiem tylko tak w skrócie, na co ja się szykuję. Ja na waszym miejscu oszczędzałabym dzisiaj podczas treningu nogi i pośladki. Bo jutro szykuję się właśnie mocno na uda. Mój drogi, i na pośladki, więc jutrzejszy trening będzie, no powiem, że dosyć intensywnie sobie go wymyśliłam. Słuchajcie, mogę Wam pomóc. Dołożę trochę po cichu dzisiaj wieczorem do tego worka Joanny, trochę ciężaru. Ten trening będzie znacznie, znacznie spokojniejszy. Masz już komplement od Wioli, masz świetny sweter. W końcu jeden komplement dla faceta. No właśnie, te choróbska. Dopadają nas grypy, dopadają nas przeziębienia. O, już rozmawialiśmy z no, Michała. Też pozdrawiam, oczywiście. Pamiętacie, ostatnio z Mateuszem rozmawialiśmy o tym, żeby nie biegać powyżej minus 10 stopni. A dzisiaj Darek dla Was przygotował specjalny temat, czyli co jeść, jak się odżywiać, jakie produkty powinny znaleźć się w naszej diecie, żebyśmy byli bardziej odporni. I zdziwię Was, uwaga, ponieważ jesteśmy społeczeństwem farmakologicznym. Nie wiem, czy wiesz. Dobrze, czy mówisz poważnie? Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Ponoć łykamy tych leków z apteki najwięcej w Europie, ewentualnie jesteśmy na drugim miejscu. Więc jesteśmy niezłymi suplementami, jak to powiedzieć, połykamy tony suplementów dziennie. Przepraszam, nie chciałeś komplementów, to już masz. Edyś na przykład mówi, że jego mąż podziwia Twój zarys i uwielbia Twój zarys na twarzy. Czy to znaczy, że też zapuszcza? Czuję się niezręcznie. Czy to też znaczy, że zapuszcza? Cześć Monika, cześć Haniu, cześć Lidia, cześć, cześć, no właśnie, dobra, czyli co jeść, czyli skończyliśmy na tym, że łykamy bardzo dużą ilość, słuchajcie, okazuje się, suplementów i leków, zresztą to chyba widać po reklamach, które pojawiają się w telewizji, no jest cały przemysł farmaceutyczny, słuchajcie, zarabia. Możemy przejść lekarstwo na wszystko.
nie tylko na przeziębienie, tak. Możemy wziąć na niestrawność, na trawienie, na lepsze trawienie, na to, że nie trawimy. Dzieci nie jedzą słodycze, bo później nie mają łaknienia, im jest łaknienia, łaknienia dla dzieci, możemy wszystkich coś zaprezentować. Jeżeli macie niestrawności, to później weźmiecie coś na gazy, ogólnie łykajcie i bierzcie na wszystko, na grypę i na przeziębienie. Słuchajcie, no więc na pewno dzisiaj Darek o suplementach i o medykamentach mówić nie będziesz. Nie, ale, nie. Ale chciałem tylko powiedzieć, słuchajcie, naprawdę nie wierzcie wszystkim suplementom, bo naprawdę najlepiej jest, najlepsza biodostępność jest wszystkich mikro i makro składników w naturalnym pożywieniu. I teraz tak, jeżeli Wy będziecie brać suplementy, które przeważnie są syntetycznie modyfikowane, to nigdy biodostępność dla organizmu, zawsze jest praktycznie ta biodostępność nie najlepsza. A co to powoduje? Powodują jeszcze te suplementy wszystkie to, że najczęściej one są gorzej trawione i zawsze w jakimś stopniu obciążają wątrobę. No więc pytanie, czy jest sens? Mi się wydaje, że sensu nie ma, bo to są takie czasami wybory, jak dzisiaj mielibyśmy o tym rozmawiać, czy na przykład kupić witaminę C, tak? No. Ja już mówię o suplementach. Tak. Jeżeli mówimy o suplementach, oczywiście mówimy o suplementach takich, które są w aptece, o suplementach, które są certyfikowane i które mają swoją jakość. Nie mówię tutaj o suplementach nie wiadomo jego pochodzenia, bo o tym nawet nie chcę myśleć. Co jest tam jeszcze Pawła nie powitałam. Cześć Paweł. Znajdować. No fajnie, dziękuję Ci. Przepraszam, no, nie. Żona dziś infantylna tak, jestem. Infantylna i tak przez cały dzień. Hej Paweł, cześć, jestem fajna, zobaczcie, zwróćcie na mnie uwagę, brakuje jej tego. Tak, tak, super. W każdym bądź razie, dokończysz, czy chcesz ten? Nie, przepraszam, czy to ja mam chciałam mówić? Pawła powitać. Okej, okay, super, cześć Paweł. I teraz kwestia jest tego, że trzeba się tak naprawdę zastanowić nad tym, czy lepiej obciąża się z wątroby i układ pokarmowy, czy po prostu lepiej spożywać naturalne suplementy. I teraz tak, wracając do witaminy C. To co, lepiej łyknąć witaminę C syntetyczną, czy lepiej na przykład wycisnąć sobie szklankę cytryny, zjeść na przykład szklankę wody z cytryną wypić, na przykład zjeść pomelo, tak? Czy na przykład zjeść pigwę? Kiwi. No, w kiwi też jest dużo witaminy C. Ja twierdzę, że lepiej zjeść naturalne owoce i naturalnie jest lepiej uzupełniać witaminę C niż łykać suplementy. Ona jest zawsze syntetyczna i problem jest zawsze z tym, że jest problem z wypłukiwaniem sztucznych witamin, sztucznych suplementów i zawsze łatwo przedawkować jest. Natomiast wszystkie komponenty, które są w naturze w większości raczej nie przedawkujecie, bo organizm potrafi sobie z nimi dać radę. No właśnie. Ale zawsze, wiesz, zawsze tabletkę łatwiej łyknąć. No wiesz, no to idziemy wszyscy na łatwiznę, tak? I teraz pytanie jest takie, czy lepiej jest kupić tabletki imbirowe, czy lepiej kupić imbir? No, imbir ma świetne działanie w tej chwili, tak? W takich momentach, kiedy mamy takie przesilenia pogody. No właśnie. Raz jest dosyć niskie ciśnienie, tak? Pada deszcz, za dwa dni mamy wysokie ciśnienie, duży mróz, dużo wirusów, dużo bakterii, dużo grzybów. Jak sobie z tym radzić? No lepiej wiadomo, że wziąć zwykły imbir, tak? Imbir w formie wyciskanej. A czym wy się leczycie? Piszcie, czym się leczycie, jeżeli lepiej, jesteście przeziębieni. Lepiej imbir w formie wyciskanej. Czy lepiej wziąć pastylki z czosnku czy czosnek? No ja twierdzę, że zawsze lepiej jest wziąć, kupić dobry czosnek. Oczywiście najlepiej nie chiński, tylko polski, naturalny, wcisnąć. Co masz przeciwko chińskiego? Nie za dużo. Nie ma takich samych związków. Ja czego? No, nie pamiętam czego, ale nie ma. Czytałem gdzieś, tak? Nie przypomnę sobie w tej chwili, ale nie jest tak dobry. Podejrzewam, że to się wiąże też z hodowlą. Myślę, że toksyczny jest bar, może być bardziej. Wiesz co, myślę, że to jest tak jak z GMO, że jest hodowany na bardzo dużą przemysłową skalę na plantacjach. I pewnie już jest. Myślę, że opryski. Tak, myślę, że opryski. Myślę, że już jest jakaś tam odmiana genetycznie zmodyfikowana, która nie ma swoich właściwości. Mm-hmm. Także lepiej pójść na pewno zawsze na targ, ale my mamy fajny polski, dobry czosnek. Pytajcie, czy jest polski. Mm-hmm. I on na pewno spełnia lepiej swoje właściwości, tak? Przeciwbakteryjne. Mm-hmm. Czytałem, że ma większe właściwości przeciwbakteryjne, tak? No i wiesz, im bardziej lokalne, tym lepsze. W ogóle wszystkie produkty bardziej lokalne, te, które nie przechodzą przez tą ilość pośredników, które nie są tak mocno transportowane, które nie przechodzą tego całego procesu transportowego, są zawsze dużo bardziej bogate i cenniejsze dla nas. Więc no ale słuchajcie, tak wracając, żeby tak zreasumować, czyli mamy tak, mamy witaminę C, tak, czyli warto tą cytrynę wypić, zjeść pomelo, nie wiem, a warto zjeść na przykład, nie wiem, jeżeli macie, no bo owoce pigwy w tej chwili rzadko kto tam hoduje kompoty z tego robi, czy dżemy. Pigwa jest bardzo droga, przepraszam, nie droga, tylko jest bardzo ciężka w obróbce, bo jest niezwykle twarda. Ale Zenek nam na przykład podpowiada, że dużo pietruchy. No pietrucha też ma. O, natka pietruszki, ona ma jeszcze fajne działanie, bo ma działanie moczopędne, takie odchudzające, więc jak ktoś się odchudza, to ona też działa oczyszczająco do organizmu. Tylko oczywiście nie codziennie, ale tak. Jeżeli codziennie, to w małych dawkach też natka pietruszki jak najbardziej tak. Mhm, Słuchajcie,
Więc mamy tak, mamy sobie już witaminkę C, tak? Teraz tak, rzeczy rozgrzewające, takie przeciwsilnie działające bakteryjnie, ale też, które też fajnie napędzają metabolizm, jeżeli chcemy chudnąć, no to mamy oczywiście imbir, tak? Z takich rzeczy przeciwbakteryjnych, silnie działających, mamy czosnek jako przyprawę. Nie należy z nim przesadzać, bo jeżeli przesadzicie, to obciążycie za bardzo wątrobę, więc no, taki jeden kawałeczek, no to wydaje mi się, że to jest maksymalnie czosnku dziennie, no. Tak? Żeby nie przesadzić. Z dodatkowych rzeczy tak naprawdę no, warto byłoby się jeszcze zastanowić, co by nam mogło pomóc, tak? I na pewno fajnie, żeby w tych dniach, kiedy są takie przeziębienia, nie odjadać się słodyczami, ani produktami przetworzonymi, no bo one zdestabilizują waszą florę bakteryjną w jelitach. To wszystko spowoduje to, że tak naprawdę to flora bakteryjna w jelitach w 80% jest odpowiedzialna za odporność waszego organizmu. Więc jeżeli wy doładujecie do niej cukier biały, rafinowany, czy jakiekolwiek słodycze, no to spowoduje to, że tam te bakterie i grzyby zaczną się rozwijać, ta flora zostanie, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, podrażniona, zdestabilizowana i automatycznie odporność organizmu waszego spadnie. Więc co by byłoby takiego dobrego? No dobre byłoby, było na pewno będą świeże ogórki, które mają w ogóle fajne składniki, nawet nie jestem w stanie wymówić, bo tutaj gdzieś miałem ściągawkę, nawet mi napisali, że ogórki, nie, tu Joanna, uspokój się, nie czytaj za mnie. Kukurbitacyny mają. Ogórki mają kukurbitacyny i one działają silnie przeciwnowotworowo. Obrażasz mnie. Te kurkubitacyny. Przygotuj się następnym razem na sam rozmowę. Jak chcesz, żebym rozmawiał, będę sam rozmawiał. No. Sam jesteś kurkubitacynem. No. Tak. W każdym bądź razie ten składnik działa przeciwnowotworowo, ale ogórki kiszone, kapusta kiszona, wszystkiego rodzaju kiszonki, jakiś też mleko z siadły powodują, że więcej będzie pałeczek kwasu mlekowego, które regulują, że tak powiem, naszą florę bakteryjną w naszych jelitach, więc to jest niezwykle ważne, więc zadbajcie o florę bakteryjną w jelitach, tak? Nie jedźcie słodyczy, a pokuście się o te produkty, o których mówiłem. Piszecie tutaj o herbacie z cytryną, tylko teraz co, tą cytrynę wyciskamy do gorącej herbaty? No chyba nie do końca, ponieważ chyba traci swoje właściwości witaminę C. No traci czy nie traci? No ja uważam, że traci. Traci. Brawo Joanna, brawo ty. Tak, słuchajcie, no jeżeli gdziekolwiek pojawia się wysoka temperatura, tam wszędzie rozpadają się związki chemiczne i to zarówno jak dodajecie na przykład oleju lnianego do gorącej potrawy, to ona traci swoje właściwości, podobnie jest tutaj, także do letniej wody, do tego jeszcze dodatkowo do herbaty, jeżeli się dodaje cytryny, to tam się jakieś związki glinu uwalniają, które są szkodliwe dla zdrowia. Więc właśnie ta babcina herbatka z cytryną i miodem okazuje się, na że jest dobra kiszletnia. Że nie do końca działa tak na nas prozdrowotnie, więc lepiej oddzielić herbatę od cytryny i wypić samą cytrynę z letnią wodą, a herbatę na przykład, i to najlepiej zieloną, nie taką czarną, tylko najlepiej zieloną, albo może jakąś majerankową, a może rumiankową, a może jakąś z lipy, która rozgrzewa i która działa właśnie bardzo silnie przeciwbakteryjnie, połączyć z imbirem. Tylko czy ten imbir powinniśmy zalać herbatą, czy powinniśmy go zagryźć? Więc ja uważam, że kawałek imbiru powinniśmy pogryźć w buzi, dlatego że wówczas uwalniają się olejki eteryczne z tego imbiru i właśnie te olejki eteryczne z imbiru powodują, że nas odkażają, czyli odkażają nas cały układ gardło, jak to powiedzieć, górnych dróg oddechowych, które najczęściej są zaatakowane przez grypę i inne przeziębienia. I tylko w ten czas ten imbir ma faktyczne 100% działanie i w ten czas można go popić herbatą i proponujemy jednak nie herbatę czarną, tylko właśnie herbatę z lipy, zieloną, majerankową. No, tam tutaj czekajcie, bo zobaczę. O. Tutaj Ania Strojec mówiła, że ona sobie robi jogurt z naturalnymi szczepami różnych bakterii. No z tymi jogurtami to jest różnie, bo już mówiłem wielokrotnie, że jogurt to ostatnio. Ale ona robi sama. Ale Ania pisze, że ona sama robi jogurt. Sama? Tak. Że ja teraz robię sama jogurt z naturalnymi szczepami różnych bakterii. No, to szacun. Wielki szacun ci za to. To poprosimy o przepis na stronę. To właśnie, to może to. Ania, to albo wrzucisz na bloga, na feed bloga, na portal, a my to udostępnimy na Facebooku, to żeby wszyscy mieli do tego dostęp. Pokaż nam, jak robisz taki jogurt z naturalnymi kulturami bakterii. To jest niezwykle ciekawe. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że nie wszystkie jogurty, które są dostępne na rynku, przechodzą tą całą prawidłową drogę i ten cały proces chłodniczy, który powinien być zachowany przy tym, żeby te kultury bakterii się w odpowiedni sposób przechowywały w jogurcie.
i żeby te bakterie aktywowały się w naszych jelitach, a nie w samym jogurcie, bo one po prostu umierają w ten czas, jeżeli się aktywują w jogurcie. Więc Ania, no czekamy na Twój wpis albo na feedblogu i to by było najbardziej polecane, bo on zostanie u nas na wieki, a my go udostępnimy, oczywiście podpisując, że to jest według Ani Strojec. Bardzo lubimy Wasze teksty udostępniać, bo są po prostu bardzo fajne i inspirujące i zawsze jakieś inne. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, pytanie było czystek ma działanie takie przeciwzapalne, oczyszczające organizm. No, też go można pić, pewnie jak z ziołami to bywa, słuchajcie, żeby nie w nadmiarze, ale jest w tym jakaś myśl, bo tak naprawdę dobrze jest w tym okresie czasu, ja wiem, że jest trudno, ale jeśli chodzi o na przykład związki fitochemiczne, które występują w jagodach, w malinach, w wierzynach, w truskawkach, w jagodach goi, waronii czarnoowocowej. To są fajne rzeczy, które działają bardzo silnie przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwko drożdżowym grzybom. Także też w takich momentach przeciwgrypowych na pewno będą też Wam pomagały, więc jeżeli wiadomo, że świeżych nie macie, bo są trudno dostępne albo gdzieś wyhodowane i podpędzane, więc też trochę za dużo może być w nich chemii, to nawet mrożonki nie są złym pomysłem. Ale mamy też dostępność tych podobnych związków, tak jak mówiłem, też kwaszonej po kapuście, bo są flawanoidy. Macie polifenole na przykład w herbatach rooibos, w herbatach z hibiskusem, tak? Więc to też właśnie są herbaty, które działają tak przeciwzapalnie. Drzewo manuka, zapomniałeś. Tak. Mamy też herbatę z manuka. Z manuki, która fajnie działa odkażająco na układ pokarmowy. A jakbyśmy jeszcze mieli przejść dalej, no to musielibyśmy przejść też do miodu, że warto stosować miody. My zawsze powtarzamy, że miód z mniszka lekarskiego jest bardzo zdrowy na takie przeziębienia. Rzepakowy też jest bardzo dobry. Ale z mniszka lekarskiego jest bardzo dobry. Jeżeli ktoś ma naprawdę dużą infekcję, a stać go na to, to często jest, dokończę o miodach, to często jest też stosowany miód z manuki, który jest podawany w tak zwanych jednostkach MGO i one mówią o tym, jak on ma silne właściwości przeciwbakteryjne. To bodajże jakiś metyloglaksan, już nie pamiętam, czy dobrze to wymawiam. Jest to bardzo drogi miód. No i on ma często nawet i powyżej 200, 400, a nawet i 550 MGO i to są bardzo drogie miody, po kilkaset złotych, ale działają tak naprawdę jak antybiotyki, bardzo silnie przeciwwirusowo. No, zarówno miód, jak i czosnek działa podobnie jak on, antybiotyk, mają te same właściwości. Chciałam powiedzieć tylko, że ten miód z manuki jest potwornie drogim miodem. I ale myślę, że większość z nas... Wiecie dlaczego, bo płyniesz do Nowej Zelandii. Więc myślę, że większość z nas jednak nie będzie stać. I warto zwrócić uwagę, bo teraz po sieci chodzą różne takie przepisy na miody, na przykład z mniszka lekarskiego. I to nie są miody, tylko to są takie nektary, które syropy, które się wytwarza poprzez gotowanie z dużą ilością cukru mniszka lekarskiego. Faktycznie w ten czas się z tego robi syrop, ale to nie o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby z cukra latała po mleczach, bo mniszek lekarski to nic innego jak mleczany, takie żółte, co które Wam nieraz rosną na trawnikach, jeżeli macie domy z trawnikami i chcecie je usuwać i wycinać, to jak sobie pszczółka usiądzie, nektar zbierze i sobie poleci do ula, no to jest właśnie taki dobry, zdrowy z mniszka lekarskiego, że tak powiem, miód. Daria na przykład pisze, że herbata z prądem. O, wow, z prądem to znaczy z alkoholem. No z alkoholem, że mąż podobnież, mąż, nie ona. Czyli cały czas ma mąż. Ale mimo, że mąż cały czas jest podziębiony. Albo mówi, że jest podziębiony. A może to jest tylko wykręt, Daria? Ale. Nie, ale coś w tym jest, prawda? Bo to jest kwestia po prostu działania silnie odkażającego i rozgrzewającego. No wiesz co, z alkoholem to akurat tak nie jestem do końca przekonany, bo alkohol rozgrzewa na chwilę, a później jest nam podwójnie zimno, tak? No właśnie. Więc to z tym alkoholem to jakoś... Podwyższa mocno temperatura. Chwilowo, tak? Więc ja nie jestem przekonany co do alkoholu, no ale jeżeli komuś to pomaga... No ja bym właśnie dała faktycznie też po coś... Natomiast na pewno, słuchajcie, taka napotna i bardzo rozgrzewająca herbata, często może zamiast spirynki, to jest herbata z lipy. Ona jest też bardzo dobra. Nawet dzisiaj tutaj rozmawialiśmy z naszym panem Damianem, z naszym dietetykiem i on na przykład stwierdził, że kakao na przykład ma te obrobiny, które mają takie działanie przeciwkaszlowe. Tak, że jeżeli masz taki na przykład napad kaszlu, to one zmniejszają ten kaszel i mają też właśnie dużo polifenoli, które też działają przeciwbakteryjnie, przeciw właśnie tak. Czyli mamy kolejny argument za tym, żeby jeść czekoladę. No, ale jeszcze... Czyli jak kaszlesz się czekoladę? Jeszcze się zastanawialiśmy tak, co by można było, jaką kroplę dziegciu do tego wszystkiego dołożyć, żeby tak sobie coś znaleźć, no bo nie zawsze mamy te wszystkie produkty i tak. Ostatnio często są polecane suplementy ze skwalenem,
z biednych wątrób rekina. A ja do rekinów nic nie mam. Na desce generalnie nie przypominam sobie, kiedy bym pływał. Zawsze mówię, że kiedyś będę, ale jakoś nie bardzo. Więc szkoda mi zaburzać ekosystem i że tak powiem, niszczyć wątrobę rekina. Natomiast chodzi o to, że tam jest taki składnik, który się nazywa skwalen. I ten składnik działa bardzo silnie przeciwzapalnie, z tego względu w ogóle, że w ogóle wzmacnia nasz układ odpornościowy i nasz układ krwionośny. I ten skwalen, on występuje, słuchajcie, jeszcze oprócz wątroby rekina, można sobie go kupić w oleju z amarantusa. I codziennie, na przykład zamiast biedną wątrobę rekina, szarpać się z biedną wątrobą rekina w kapsułkach, które nie wiadomo jak lecą, jak przychodzą, czy mają cały czas ciąg chłodniczy i ile leżały, i czy ta data jest na pewno datą ważności dobrą, i czy gdzieś ktoś nie zostawił w lato przez chwilę, zanim schował do lodówki, do magazynu tych tabletek, że tak powiem, zbyt długo nie leżały na zbyt ciepłym powietrzu. Więc słuchajcie, no, macie olej z amarantusa, na pewno nie jest dużo gorszy, ale łyżeczkę dziennie można sobie spokojnie olej z amarantusa wypić, jak i też podobnie nasiona amarantusa, no, to będzie też podobne działanie, tak? Więc, w sumie ja nie zauważyłam, żeby... Olej z oliwek, jeszcze powiem, on ma nie skwalen, a skwalan, on się trochę różni w działaniu, bo on ma znowuż lepsze właściwości dla skóry. Ale z takiej dobrej oliwy, wiesz, drogiej za 90 zł, to on faktycznie też ma takie działanie poprawiające układ odpornościowy, ale ponoć nie w tak dużym stopniu jak skwalen, który występuje między innymi w wątrobie rekina, ale u nas tutaj głównie, znaczy u nas w Ameryce Południowej, bo to olej z amarantus hodowlany chyba głównie, nie wiem teraz czy to jakieś hodowle, no to jest jednak w tym oleju z amarantusa i w nasionach z amarantusa. Także warto o tym pamiętać, bo dosuplementowując się trochę w dietę i w tych miesiącach, można naprawdę sobie tymi suplementami poprawić jakość życia, no właśnie, nie kichając, nie prychając. Mówisz o naturalnych suplementach. Dokładnie, wynikających z żywności. A teraz wyobraźcie sobie, żebyście musieli to wszystko uzupełnić w suplementach. No byłaby niezła pokaźna garść suplementów. Ciekawe, jakby to by wpłynęło na wasz układ pokarmowy, na wątrobę, no, i na nerki. No poza tym też nie zauważyłam, żeby jakby korzystanie z takich suplementów farmakologicznych podczas przeziębień skracało te przeziębienia. Może powodują, że na chwilę czujemy się lepiej. Na przykład no, jakieś takie... No, trudno powiedzieć, że gama tych suplementów jest tak duża. Na pewno, wiesz, no trudno teraz tutaj omawiać, które, tak? No, no mamy nie mam takiego celu, to nie o to chodzi. Ale bardziej chodzi... sprawdzony, mniej sprawdzony. Natomiast myślę, żeby podejść do tego rozsądnie, po prostu rozsądkowo i żeby się nie przejadać. No, jeżeli można korzystać z naturalnych składników, naturalnej diety, spożywienia, to lepiej na pewno jest to zrobić, a w ostateczności, jeżeli Wam lekarz poleci, lekarz Wam przepisze jakiś lek, tak najbardziej tak, no to wtedy go bierzcie, bo to jest lekarz specjalista, który się zna i który wie, co Wam dolega, ale... i wtedy oczywiście tak, jak najbardziej, no nie bądźcie domorośli, no, nie leczcie się sami. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, na przykład te wszystkie takie działania probiotyczne, czyli właśnie jak kapusta kiszona, którą należałoby pić podczas terapii, czy też po terapii antybiotykowej, no to są jakieś takie naturalne działania, które możemy zrobić, które pewnie możemy zastąpić, którymi możemy zastąpić suplementy w diecie, więc... Kapusta kiszona i w ogóle sok z kapusty kiszonej jest naszym rodzimym produktem, naszym, nie musimy go wymyślać, nie musimy go sprowadzać, ściągać, to nie są jagody goi, superfoods i manuka, i miód z manuki, herbata z manuki, ale to zawsze jest to nasza kapusta, no nasza swojska kapusta. Najlepiej, żebyśmy oczywiście ją zakwasili sami, ze względu na to, że różnie z tą kapustą bywa, jeżeli chodzi o producentów, ale można też w sklepach dostać po prostu zwykłą kiszoną kapustę, która nie ma żadnych dodatków i ulepszaczy, i przyspieszaczy procesu kwaśnienia, więc ja myślę, słuchajcie, to jest właśnie taką tutaj jedna z osób porusza fajną rzecz, pani Agnieszka, jeśli chodzi nie o... osób, tylko Agnieszka, nasza kochana Agnieszka porusza tą fajną kochana rzecz. Kochana Agnieszko, fajnie, że poruszasz temat higieny osobistej, szczególnie właśnie, jak jesteście w miejscach publicznych, żeby dobrze myć ręce, że ty przemywasz spirytusem, oczywiście rozumiem, że zaraz po spirytusie, żeby ci nie wysuszył dłoni, natłuszczasz się fajnym kremem z aloesem, żeby one się zaraz natłuściły. Ale faktycznie, słuchajcie, no nie chodźcie chorzy do pracy, nie wsiadajcie do autobusów chorzy, lepiej się wyleżeć po prostu w domu, bo to powoduje tylko to, że za chwilę no, wszyscy jesteśmy chorzy i powstaje zjawisko, jakim się nazywa epidemia, tak? Więc tutaj ja myślę zawsze, jeżeli ktoś jest chory, to lepiej nie zostanie w domu, lepiej niech nie pracuje, a niech po prostu się wykuruje, bo przeważnie przynosi to skutek wręcz odwrotny do zamierzonego.
Tak, tak, tak. Możecie pytać też różne inne zioła. Jeżeli będziemy w stanie odpowiedzieć, to oczywiście możemy też odpowiedzieć na inne pytania. O, słuchaj, no o cebuli zapomnieliśmy. Syrop z cebuli. No, cebula, no oczywiście. Syrop z cebuli. No przecież pamiętacie, jak nasze mamy i babcie robiły nam syropy z cebuli? Kroiliśmy w ten czas, kroiły cebulę, bardzo, bardzo drobno siekały cebulę, zasypywały je po prostu zwykłym cukrem. I ten syrop się piło i to też było bardzo silnie odkażające. Witamina D3, tutaj witamina C. No witamina C omówiliśmy. Witamina D3 jest trudno dostępna ogólnie, bo tak naprawdę syntezujemy ją przez słońce, tylko w 15% z zewnątrz z produktami. Więc może to jest jedyny suplement, który naprawdę warto jest uzupełniać. Ale też może się pokusić, ona występuje, z tego co pamiętam, to jest jej sporo chyba w szprotkach. Jemy szprotki. Szprotki. Zamiast witaminy D3 jemy szprotki. No, jest i trochę chyba witaminy D w szprotkach, więc tam też można to spróbować. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, nie ma natury. Przepraszam, Aniu, no wiem, że pisałaś o syropie. Przepraszam, no przeoczyliśmy, absolutnie. Edyś też napisała i Ania też napisała o syropie z cebuli. Macie rację, super. No, masło, miód, czosnek. Czosnek. No, miód, masło, oczywiście, że tak. W ogóle, tak, ten drink jest na pewno, musi być super. Nie wiem co do mleka, ale masło, miód, czosnek jak najbardziej tak. Zresztą zwróć uwagę, że naszym chłopakom jak dajemy, chwilę pokaszlą, już zaczyna się, coś się dzieje. I zawsze w ten czas idzie w akcję czosnek. No. Czosnek z dużą ilością masła, podany na kanapce i przykryty jakimś serkiem lub innym miechem, no bo nasze dzieci są mięchożerne. Ale póki rosną, to no, czemu nie? Ale na przykład często dajemy to z serem kozim, podajemy i nasi chłopcy to jedzą i to działa, i to faktycznie działa i na drugi dzień czosnku, zaczynają... Tylko czosnku. O czosnku mówię, tak. że czosnek Maxim. Faktycznie działa i nie tylko Max, bo Wiktor też zajada, potrafi zajeść czosnek z pieczywkiem, no, masełkiem. Odpowiednio małą ilość, no bo ma 2 lata. No tak, ma 2 latka. No. Więc działa, działa, jak najbardziej działa. Zwróciliśmy uwagę, że też i ten sok z kiszonej kapusty działa. Manukę pijemy na co dzień ostatnio, ja prawda? Sok z kiszonej kapusty też piję. Tak. Ale manukę też zaczęliśmy pić na co dzień. Nie pamiętam, antybiotyk. Ja też kurkumę biorę z pieprzem, bo działanie bardzo silnie przeciwdrowotworowe, przeciwzapalnie. Tak słabo dajesz radę, bo mi że się nie smakuje. No a ja to jest nie jeden, jeden z bardziej takich suplementów dosyć ciekawych. Ostatnio widzę, że bardzo dużo programów jest, słuchajcie, na przykład w radiu o Japonii. I tam jest często, tam jest wyspa, która się nazywa Okinawa, która była taka słynna z tego, że tam Amerykanie bardzo były silne fortyfikacje, bardzo mocno bombardowali, więc nawet się dziwiłem, tak. Bo tam większość naprawdę tych ludzi przeżyła najcięższe bombardowania podczas II wojny światowej. Tak. No, I się okazuje, że tam jest najwięcej 100-latków żyje. Kobiety dłużej żyją od mężczyzn. Zgadnij dlaczego. Nie wiem. Nie dbacie o nas. No. Jasne. I ten. I tam żyje najwięcej 100-latków. Słuchaj, podobno taką najwspanialszą, taką znamienitszą napojem jest, to jest napój robiony z kurkumy. Mm-hmm. Czyli woda, jakaś cytryna, do tego kurkuma, jakieś jeszcze dodatki. Oni, to jest taki ich napój narodowy, oni go często właśnie piją. Pewnie jest to jeden ze składników diety, który też jest bardzo ważny. No, to tak. Też prawda jest, że tam jest podobno wielki szacun. Aha. Jeżeli masz na przykład dziadka, który ma ponad 90-80 lat, to jest dla ciebie wielki honor, więc cała rodzina odwiedza go, utrzymuje i dba o niego. Jest też specjalnie ustawiony zespół opieki społecznej w tej chwili, bo oni się chlubią. To jest zaszczyt dla rodziny mieć kogoś, kto jest właśnie w tak podeszłym wieku. Nie tak, że przeszkadza, nie zarabia, nie ma już pieniędzy, emeryturę ma małą. I po co nie. Tak, tak. Poszedł nam tu. I co się okazuje, że tam jest, wiesz, bardzo ważne wśród tych ludzi, że oni tak długo żyją, taka energia, ona się nazywa ikigai. Jak? Ikigai oni to nazywają ikigai. Po japońsku. Ikigai. Ikigai. I ponoć to oznacza taką pozytywną, dobrą energię na co dzień, w której oni wszyscy się spotykają, ci 100-latkowie, 90-latkowie i jak się okazuje, to mają też swoje takie domy, też spokojne też i starości, a nawet jeżeli mieszkają w poszczególnych domach, to się spotykają. Chodzą jeszcze, słuchaj, na jakieś tańce, jeżeli oczywiście mogą i mają bardzo takie żywe stosunki, bo okazuje się, że te relacje międzyludzkie są jednym z ważniejszych rzeczy, która utrzymuje ich na duchu. Mówię, znaczy, przy życiu. Mówię przy życiu, więc mówię właśnie o tym, bo w tej chwili, te relacje to nam zostały takie, że my sobie często rozmawiamy przez ekran, ale to też są fajne relacje.
Ale mi się podoba to nasze akurat. Mi też się podoba, ale też jest tym rzecz, że jednak żeby długo żyć, tak? Tak mi się temat zmienił. No. To jest fajnie, żeby też o te relacje między nami, znajomymi ludźmi dbać. Ale spotykać to chyba nie jest nic, słuchajcie, wszyscy tego potrzebujemy, tak? Słuchajcie, kiedyś były takie doświadczenia robione, to gdzieś na jakimś dworze bodajże. Nie wiem co to było. Tak, jakiś król miał sierociniec pod sobą i ten sierociniec był bardzo dobrze dofinansowany. Jednego tylko brakowało tym dzieciom. Wiecie czego? Nie pieniędzy, ale ciepła. I te dzieci zezwolą na to, że miały, że tam w tym sierocińcu panowała takie przekonanie, że nie trzeba dzieci przytulać, że wystarczy im dać pieniądze, jedzenie, wiesz, opiekę taką typowo finansową. No, nie wyrastały tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Tak. Ponieważ wiadomo, iż umieralność wśród tych dzieci była bardzo duża. No, to jak się okazuje, potrzebujemy bliźniego swego do tego, żeby jakoś fajnie funkcjonować i żeby się fajnie poczuć. Potrzebujemy relacje. Także tam w ogóle były bardzo fajnie te relacje popisywane, oni się wspierali też finansowo, one że sobie robiły takie jakby nagrody finansowe, każdy dostał jakąś rentę i ta renta przychodziła, raz jakąś kwotę zbierały w miesiącu na drugiej osoby, która miała jakieś na przykład kłopoty, potrzebowała sobie na przykład mieszkanie czy dom wyremontować, wiesz, także to fajnie, bo to w dużych publikacjach jest, teraz w radiu słyszałem, kiedyś czytałem takie w książce Andrewella, takiego doktora, który pisał o długowieczności i jego doświadczenia, gdzie najdłużej się żyje, co najlepiej jeść, jest taki amerykański doktor, to właśnie potwierdziło mi się to z tym ostatnim tutaj fajnym... Znaczy myślę, że opieka nad sobą nawzajem, sami doskonale wiecie, że opiekowanie się nad sobą nawzajem i podczas kiedy cierpimy w jakiś sposób, dużo daje, to chyba nie ma nic ważniejszego niż to, żeby ktoś do ciebie podszedł, przytulił, powiedział dobre słowo, podał ciepłą herbatę czy nakarmił. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy, oprócz tego, że potrzebujemy tego ciepła podczas choroby, to wiesz co, jedzenie, zupy na przykład mocno przyprawiane, tak. Ostre potrawy zimą też powodują bardzo silne odkażanie. Także czyli słuchajcie, co jakby tak jeszcze dodać do tego wszystkiego, to że ostre przyprawy, czyli papryczki, czyli inne ostre zupy, to wszystko powoduje też, że działa bardzo silnie rozgrzewająco i antybakteryjnie, nawet jeszcze dłużej niż alkohol, którego my osobiście nie polecamy. Także tutaj jak najbardziej ostre zupy takie, słuchajcie, czyli potrawy meksykańskie są jak najbardziej wskazane w takich miesiącach, gdzie mamy bardzo dużo różnego typu bakterii, wirusów i gdzie wszyscy mamy jakąś epidemię, tak jak w tej chwili. Ja też tak się zastanawiałem, czy to też epidemia, bo tak, ta epidemia grypy pewnie też, tak, problemy z układem oddechowym, to też nie jest to, o czym ostatnio mówiliśmy, o tym, że mamy tak słabe powietrze, że okazuje się, że poprzedni rząd nam zafundował, że podnieśli nam normy zanieczyszczenia o 200% i to, co u nas jest normą w Unii Europejskiej, jest normą dwukrotnie przekroczoną, jeśli chodzi o smog i wszystkie ciała z tym smołowate i inne, które tam są, już nawet mi się nie chce ich wszystkich wymieniać, bo strach. Natomiast to też ma wpływ na pewno na infekcje, na podrażnienie układu oddechowego i co za tym idzie na wszystkie inne choróbska. W tym czasie bakterie po prostu mają łatwiejszą drogę, żeby zaatakować nasz organizm. Także zróbcie, walczcie o wszystko, wyrzucamy, słuchajcie, Ania precz z dieslami, wchodzimy w elektryczne samochody. Dobra, Ania Szwajda jeszcze powiedziała o olejku. O jakim olejku, Aniu, mówiłaś, że dobrze, olejek z oregano też dobrze działa na przeziębienia. I Ania, tak, nie martwiłabym się tak strasznie z tymi włosami. Powiem Ci, jak to jest przy wszystkich zmianach hormonalnych. No dzisiaj ten organizm musi się wyregulować i już tak przejdę przez ten temat. Ania pyta, że włosy jej wychodzą po kuracji hormonalnej. Chodzi o to, że wydaje mi się, że organizm się musi wyregulować i to jest dzień chyba tak, nie może jak wypaść do 100 włosów, to nie znaczy, że musisz być łysa. To jest tak jak po ciąży, że gdzieś tam przez rok ten organizm się... że organizm się musi dostosować i jakby przyzwyczaić do nowych warunków i sam uregulować gospodarkę hormonalną. Asia bardzo gubi dużo włosów, prawie jak nasz Nero i też cały czas wszędzie są Nero włosy. Nero to jest nasz pies, przepraszam. Bary, Nero poprzedni. Bo wszystko jest pozapychane Asi włosami, jak ma włosy jeszcze, słuchaj, więc nie martw się, Anka, będzie wszystko dobrze. Tak, te serce to jest dla Was tam. Love. Joanna narysowała specjalnie od nas dla Was. Dla was, oczywiście, że tak. A, zauważyłaś, ja? Ty, 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 ty,
Dobrze, dobrze. Nie hartujemy się, bo wolimy siedzieć w hotelach. W fotelach, znaczy w hotelach. W fotelach też, w fotelach i w fotelach. Wiesz, głodnemu chleb na myśli. Więc w każdym razie, no coś w tym jest troszeczkę, że trochę boimy się tego zimna i nie chce nam się wychodzić i spacerować i się nie hartujemy. No, poza tym dużo osób przy tym smogu, słuchajcie, nie wychodzi. No, no, nie wychodzi, no. Nawet jak rozmawialiśmy z Mateuszem, tak, on mówił, że jednak jak biegał podczas tych spalin i bez maski biegał, to jednak nie czuł się komfortowo, czuł jakiś posmak w buzi. Nie wiem, czy to człowiek jest w stanie wyczuć, no ale no, niewątpliwie no, tyle razy przekroczone normy, no to niewątpliwie nie dziw się, że ludzie tak w takie jeszcze silne mrozy i w takim powietrzem po prostu zdrowym nie wychodzą, no i nie chcą wychodzić. Ja się w ogóle nie dziwię, bo też bym nie wychodził, jakbym mieszkał w mieście. No i witamy wszystkich jeszcze, którzy do nas dotarli. My to prawda będziemy powolutku kończyć, więc konkluzja jest taka, że jak widzicie, przeszliśmy przez wiele produktów i każdy z Was stosuje coś, co świetnie działa na nasz organizm i co powoduje, że możemy uciec od suplementów podczas choróbska, tylko gdzieś tam sięgnąć po takie naturalne produkty. Jeszcze raz przypomnijmy, z jednej strony są to jakieś suplementy, są to dodatki do diety typu imbir, cebula, cytryna, owoce typu kiwi, pomelo, te wszystkie, które mają bardzo dużo witaminy C, natka pietruszki. Z drugiej strony posiłki, które będą trochę bardziej ostrawe, które będą zawierały na przykład pieprz kajen, czyli takie ostre, ostrą paprykę, czyli chili na przykład, czyli produkty, przyprawy, produkty, które będą powodowały, że nie tylko te produkty przyspieszają nasz metabolizm, ale również odkażają nas, więc w tym momencie też bronimy się przed chorobami. Oleje, tak, o których mówiłeś. Olej z amarantusa, olejek oregano, który też... Tylko ten olej z oregano, słuchajcie, musicie uważać, bo są różnego typu oleje z oregano, one są często sprzedawane w aptece jako produkt, to jest jedna kapsułka do dwóch dziennie, nie więcej, i się bierze do dwóch, trzech tygodni maksymalnie, bo może powodować, że tak powiem, trochę rozstrojenie układu pokarmowego, także z tym bez szaleństwa, to nie jest tak, że to można sobie pić w nie wiadomo jakich ilościach, tylko zgodnie z tym, jak jest na ulotce przepisane. Jeżeli chodzi o saunę, no to sauna... Znaczy sauna ma właściwości odpowiadające tylko w ten czas, kiedy za chwilę po niej będzie taki zimny prysznic wzięty, bo w ten czas gdzieś ten nasz organizm się uodparnia na takie temperatury, bo sama sauna w sobie, tylko siedzenie w tej saunie w sumie nie będzie miało chyba jakichś takich właściwości uodparniających. Zawsze troszeczkę toksyn się wypaca przez skórę, także trochę toksyn gubimy, poza tym jeżeli się nie przemęczymy w tej saunie i nie zmordujemy, to na pewno wzmaga właściwości regeneracyjne. Czyli co? Słuchajcie, idziemy do sklepów. Jeżeli cokolwiek Was tam drapie w nosie, gardle, to chwytamy po produkty, które sobie dzisiaj wymieniliśmy, a ich jest mnóstwo. Jeszcze kurkuma do tego dochodzi. Manuka, miód z manuki lub miód z mniszka po prostu, który jest dużo tańszy. Herbata z drzewa manuki. Także kochani, no co? Rombos, herbata z lipy, tak? Raz na jakiś czas czystek można wypić, tak? Herbata z hibiskusa. Tak jest. W sumie z drugiej strony faktycznie dobrze mówicie, że mówiliśmy też o tym samopoczuciu psychicznym i takim podejściu psychicznym do choroby. No cóż w tym jest, że jeżeli mamy lepsze samopoczucie, to i choroba szybciej ucieka. Więc jeżeli faktycznie na dobre Wasze samopoczucie mają pomóc porządne zakupy z ciuchami, no to come on, ja zapraszam. No mi pomagają na przykład. No dobrze, no. Dla mnie jakieś może części rowerowe. No tak jest. No faceci niestety z grubszej rury, jakiś samochodzik, ale jakiś sprzęt. Ale zakupy to zawsze wspaniałe lekarstwo. Słuchajcie, jeżeli macie tylko pieniądze na to, żeby wydać... Ja się z Tobą nie zgodzę, ja uważam, że przestańcie, bo to ona jest po prostu takim jednak tym... typem konsumenckim. Produktem takich konsumenckich naszych czasów i tak wiesz. Ja uważam, że chyba raczej jestem produktem z tego, że kiedy... porozmawiać sobie, pośmiać się trochę. Ja się z tą nie zgodzę. Trochę ja jestem dopami naturalnych, takich chemii i wszystko wtedy przeszło. Ja jestem zupełnie innym dzieckiem. Jestem dzieckiem, gdzie tego wszystkiego nie było i myślę, że akurat my gdzieś tam trochę to odbijamy sobie po prostu. Odbijamy, cała planeta sobie to odbija i za chwilę będzie tylko taka wyłącznie konsumpcja. I tylko korporacje będą nami rządzić po prostu i nic więcej. No tak, i to wszystko powoduje, że korporacje nie mają jednego. Wiesz, czego nie mają? Czego? No czego? Duszy. No bo mają tylko jedno w sobie. Ekonomię. Zysk. I tym miłym akcentem zakończyliśmy dzisiaj rozmowę. Słuchajcie.
No więc jutro dobrze, Joanna słuchajcie. Będzie trenować, pewnie chce jeszcze to zapomnieć. Ale, nie, tak, ćwiczy, czy nie? Tak, dobrze, ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedno, że warto stosować te produkty, o których rozmawialiśmy, warto stosować na co dzień, na bieżąco, ponieważ tylko stosowanie ich cały czas, tak jak na przykład kurkuma, czy kiszona kapusta, czy ogórek, to są wszelkie produkty, czy też nawet te wszystkie takie silnie antyoksydacyjne produkty, to wszystko działa, ale profilaktycznie, a nie w momencie, kiedy już jesteśmy tak totalnie, wiesz, rozchorowani, rozłożeni, gdzie tylko już antybiotyk pomoże. Czasami pomaga też po prostu bardzo dobre odżywianie się, porządny posiłek, nie zabijanie się różnymi śmieciowym żarciem. No, także nieście tą dobrą wiadomość, ponieważ macie tak szeroką wiedzę. Zobacz, jaką Anka wszyscy mamy pyta, wspaniałą... Anka cię pyta, a co jutro? Jak to co jutro, Aniu? No. Puśćcie no Laśca, Lajka to się zmobilizuje, żeby tu z Wami dobry trening zrobił. Tak, panie, słuchajcie, to teraz tak, wszyscy klikamy Lajka w momencie, kiedy ja powiem temat naszego treningu. Więc jutro, moi drodzy, zabieramy się porządnie za uda i pośladki. O, jedno serduszko poszło. Więc, jeżeli uda i pośladki Was interesują, to zapraszam jutro. Nie, ja jutro jednak... Kogo, uwaga, kto chce ćwiczyć jutro bicepsy? Nie, ja będę jednak... Nie, więcej poszło, zobacz, bicepsy wolą, więcej nie, bicepsy. Bo to jest opóźnienie. Zobacz, widzisz? To nieprawda, nie, bo to jest opóźnienie. No nie, no bicepsy jutro robisz, no. Dobra, słuchajcie. Czy klatkę? Jutro ćwiczymy. Zobacz, klatka jeszcze więcej. Jutro ćwiczymy. Ty wiesz, że to z opóźnieniem idzie? Nie. Okej. Okay. Słuchajcie, jutro ćwiczymy. Nickich są ćwiczyć. Jutro ćwiczymy nogi i pośladki. Dlatego, że wymyśliłam dla Was świetne ćwiczenia. To, co Wam jest potrzebne, to jak zwykle sprzęt standardowo, ale potrzebne Wam będzie krzesło. Więc mam nadzieję, że krzesło posiadacie. Ja mam tylko nadzieję, że będziemy mieli stream i że nie będziemy mieli problemów z łączem jutro. Oj tak. Bo niestety trochę daleko mieszkamy i czasami jest ten zasięg słabszy. Bryczesy, więc czyli... jeżeli by nie było, to wybaczcie. Anka, bryczesy, czyli rozumiem, że chodzi Ci o tą, o tą część, tak? O tą część. Dwugłowe uda tutaj. Nie, to nie jest dwugłowe, to są bryczesy. Czyli ani chodzi o bok naszego ciała, gdzie się odkłada najwięcej tłuszczu. Bryczesy. O, tak. To właśnie dobra, poćwiczymy bryczesy. To wiesz, to takie ogólne. Jest dobra, okej, dobra. O. No uda poćwiczymy. Tu tak zaczęłaś pokazywać, poszło po napięciu na które rzecz no, później tak, szeroki. No bo tam się wspiera ten tłuszcz. No dobra, to co, zapraszam wszystkich na trening, zapraszam. Tak, słuchajcie, jutro godzina 11, przygotujcie sprzęt, jeżeli macie sandbag, przygotujcie hantle, przygotujcie podkładki lub szmaty. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście miały oryginalne podkładki. Weźcie krzesło i to wszystko co potrzebujecie. Także jutro mocno zawalczymy z nogami, więc dzisiaj je oszczędzajcie proszę. Będzie oczywiście też ćwiczenie cardio, które będzie wszechstronnie działało na całe nasze ciało. Poza tym, jak działało, wiecie, na bo moich... będzie spalało, bo będzie tak, wydawało. Ale zresztą jak wiecie, na moich treningach pracuje wszystko. A w następnym tygodniu może zajmiemy się po prostu bardziej ramionami, bo tak jak powiedziałam, uważam, że piękne ramiona u kobiety to chyba nie ma nic piękniejszego. Może być fajna, większa, trochę bardziej wystająca pupa, ale ładne ramiona to jest jednak coś, co każda z nas lubi się pochwalić w sukience. No dobrze, to i tym miłym akcentem żegnamy Was, pozdrawiamy, także do jutra, cześć. Jak zwykle, Bobu.